Święty Albert Wielki, wspaniały nauczyciel i doktor Kościoła. Święty Albert żył w Niemczech ponad 800 lat temu. Za naszego przyjaciela Alberta z okazji urodzin. Wszystkiego najlepszego. Jesteście wspaniałymi przyjaciółmi. Wznieśmy toast na waszą cześć. Niech Bóg da wam wszystkim radość i szczęście. Albert jest bardzo szczęśliwym człowiekiem. Pochodzi z szanowanej rodziny i jest bogaty. A na dodatek bardzo mądry. Poza tym ma bardzo dobre serce i jest taki przystojny. Czeka go wiele szczęścia. Wybaczcie, ale muszę się z kimś spotkać. Albercie, módl się i proś Boga, aby był łaskaw wyjawić ci, jakie ma wobec ciebie plany. Czy Bóg chce, abyś służył mu jako kapłan, zakonnik, a może osoba świecka? Co mówi Bóg w głębi twojego serca? Dzięki tobie, bracie, dokonałem wyboru. Jezus wzywa mnie, bym poszedł za nim. Abym tak jak ty, bracie, także został dominikaninem. Jesteś pewien, że życie dominikanina to twoje największe pragnienie? Dokładnie to przemyślałem. Myślę, że tego chce dla mnie Bóg. Po kilku latach Albert stał się jednym z najsłynniejszych nauczycieli Kościoła. Nauczał nie tylko o Bogu i Kościele, ale rozpowszechniał też naukę i propagował poszerzanie wiedzy. Chociaż został biskupem kolonii, po dwóch latach powrócił do studiów. Albert także był wielkim naukowcem. A ten wywar z ziół trzeba, bracie, dać zwierzętom, by wyzdrowiały. Skąd tak dużo wiesz o roślinach, zwierzętach, a nawet o górach i pogodzie? W czasie, gdy badam rośliny i zwierzęta, dostrzegam dzieło Stwórcy. Bracie Albercie, po co ci tyle roślin? To proste. Jest bardzo wiele rodzajów roślin. Im dłużej je badam i opisuję, tym bardziej uświadamiam sobie, że rośliny również tworzą rodziny. To niezwykle ciężka i mozolna praca. Żołnierze, musicie bronić osady. Zróbcie tak. Zanurzcie groty strzał w tej oto substancji, a następnie podpalcie je. Nie zgasną nawet wtedy, gdy poleje się je wodą. Dzięki tej substancji pokonamy każdego wroga. Pamiętajcie, używajcie jej tylko do obrony. Inne zastosowanie nie wchodzi w grę. Bracie Albercie, od wielu lat jesteś wspaniałym i cenionym w kolonii wykładowcą. Ale w Paryżu twoja mądrość i nauczanie też są potrzebne. Prosimy, wróć do nas i ucz nas. Dobrzy nauczyciele są wszędzie potrzebni. Dobrze wiecie, że nie mogę udać się do Paryża. Zdecydowałem jednak, że wyślę do was, do Paryża, mojego najzdolniejszego ucznia. Czy zdradzisz nam jego imię i coś o nim powiesz? To Tomasz z Akwinu. Jest bardzo młodym, ale bardzo utalentowanym uczniem, więc będzie dobrym nauczycielem. Słyszałem jednak, że on jest nieśmiały i nigdy nie wie, co powiedzieć. I że jego koledzy nazywają go żartobliwie głuchym wołem. Też o tym słyszałem, ale zaufajcie mi, w niedługim czasie głos Tomasza usłyszy cały świat. Na dwa lata przed śmiercią święty Albert zaczął tracić pamięć. Nie mógł już dalej nauczać i prowadzić badań naukowych, ale nadal modlił się i ufał Jezusowi. Przez całe swoje życie Albert świadczył o miłości Boga w swoich pismach i nauczaniu. Po latach został uhonorowany tytułem doktora Kościoła. Panie Jezu, dziękuję za dar długiego i pięknego życia i za wszystkie łaski, które otrzymałem z twoich rąk, mimo tego, że wiele już nie pamiętam. Szukam wielkiego nauczyciela, brata Alberta. Tu już go nie ma, ale był tutaj parę lat temu.
teraz został już tylko prosty zakonnik.